No zdecydowanie tak. Nie wypada się chwalić, panowie, ale jednak trzeba przyznać, że pomysł z tym, żeby panie wzięły udział, jest naprawdę ogromnym sukcesem ligi. Wczoraj to było widać na tym wieczorku integracyjnym. Panie grają pięknie, natomiast no, jak to przy kobietach? Kobiety łagodzą obyczaje, więc i 400 czy 500 samców alfa, ta formuła się wycofała, już wyczerpała, także to jest najlepsze. Tak, ale to niespodzianki jak w sporcie. Ja nie będę tu wymieniał nazwy, ale jeden zespół stworzył taką kategorię, że same tuzy, a nie jest bez medalu chyba. Także to jeszcze serce, ambicja, to wszystko odgrywa rolę, nie same nazwiska, chociaż są ważne. Chcieliśmy podziękować panu dyrektorowi i pani Annie Sulimie za pomoc, jaką tutaj mamy. To ogromna pomoc. A swoją drogą chciałem zaprosić już na przyszły rok, bo znamy datę 13-15 czerwiec. Także, żeby tam panowie nie planowali ślubów z drugimi żonami, rozwodów z pierwszymi, to trzeba ten termin zaklepać na Mistrzostwa Polski Oldboyów.